Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was serdecznie w kolejnym już materiale z gry, oczywiście jaką jest Pokémon Crystal Extreme Randomizer Nuzlocke. Siemaneczko, słuchajcie, zostawcie lajka na dobry start, bo ostatnio może i był dobry start, ale potem, no potem się stało, potem przybył Entei i zniszczył wszystko. Kto tego nie oglądał, obczajcie poprzedni materiał. Radzę przed obejrzeniem tego, ale my musimy iść dalej, a jakże, w końcu nie można się poddać, tak więc ruszajmy, nie zwlekajmy. Zobaczmy, tu jest słuchajcie droga 42, tutaj na razie nie ma co iść na wschód. O, Starpis dostałem, fajnie, przedmiot, który można śmiało sprzedać. Tutaj trawy żadnej nie ma, można próbować łowić pokemony na wędkę, ale prawdę mówiąc, zamiast łowić na wędkę, to będę wolał albo używać surfa, z którego na razie chyba jeszcze korzystać nie mogę? A mogę? Nie, mogę już chyba, mogę, bo przecież, no tak, teraz jeszcze stalowej odznaki się nie zdobędzie. No ale dobra, na razie nie chcę pokemonów łowić na wędkę, wolę sobie iść na zachód i spróbować złapać jakiegoś w tej tutaj trawie. Wiem, że mógłbym się cofnąć na poprzednią ulicę i łapać, ale dajmy szansę nowym drogom, a nuż coś dobrego się trafi. Tak więc, słuchajcie, próbujemy! Pokemon od razu wręcz wyskoczył, a pokemonem tym jest... Slowking! No ja nie wiem, czy się cieszyć, czy płakać. Slowking to Pokémon, który już w tej serii zawitał, niestety. No ale dobra, spróbujemy. Najpierw trzeba go obić, dawaj Spike Cannona. Obijmy go, nie... Ej, ale nie tak mocno, albo przynajmniej walnij max dwa razy. Nie no, max trzy razy, trzy max, proszę cię. No nie! Naprawdę, normalnie jakbym w walce... O, i cztery, super. Normalnie jakbym w walce chciał, to bym trafił dwa. Ale jak mam możliwość złapania Pokemona na nowej drodze, to właśnie to się dzieje. Dobra, wiecie co, to nawet może dobrze, że się nie udało. No sorry, przepraszam bardzo, ale Slowking był jednym z pierwszych Pokemonów w tej serii, które zaczęły mi ubijać Pokemony. Więc może dobrze. No cóż, straciłem szansę na tej drodze, no ale pójdziemy dalej. Naprawdę, no mówię wam, no nie spodziewałem się w ogóle, że ten atak będzie taki mocny. Pineco trochę mnie zaskakuje, bo naprawdę potrafi przywalić. A Rajorn ile dostanie? O, Rajorn też spora wocios krytyczny. I to teraz dwa razy pewnie. Więcej. Ale pewnie nie ubijesz. No, nie ubiję. Teraz nie ubiję, ale jak trzeba było tamtego, to ubił. Dobra, Future Sight poszedł, muszę o tym pamiętać. No serio, chciałem Drill Pecka i nie trafiasz. Dobra, co jest? Gust. Dobra, dawaj jeszcze raz. Drill Peck. Kolejny Drill Peck, proszę bardzo, wchodzi, tak jest. Chodzi jak należy. Dobra, i jeden. Jeden. Za dużo Pokemonów to tutaj koleś nie miał. No i dobrze może. Może dobrze. Ja mam dzisiaj długą drogę przed sobą, jak wiecie. Sporo roboty. No ale spokojnie, spokojnie. Do kolejnego miasta na pewno dotrzemy. A tam, no tam będzie też trochę się działo. No ale dobrze, dobrze. Pokaż mi, czym dysponujesz, Dana. Shellder. No, okej. Shellder raczej aż tak groźny nie powinien być. Zarówno Fortress, jak i Cloyster, jako pokemony w swych najwyższych formach, to są pokemony typowo pod obronę. Więc, no, można powiedzieć, że takie bliźniacze pokemony się spotkały. O, proszę, i też używa ciosu, który bije kilka razy. Dobra, ja dwa razy, on trzy razy i cios krytyczny z jego strony. No ładnie, ładnie. Ale dawaj kolejnego Spike Cannona i załatwiaj. W ogóle muszę zobaczyć, ile ten atak ma mocy. To jest ciekawe. To jest ciekawe w sumie. Arcanine. Dobra. To na Arcanine'a ostatnio dałem Rapidasha. Teraz nie mam kogo dać. Dobra, niech idzie Lugia, niech wbije też 25 poziom. Masakra. Niestety, słuchajcie, mój skład mocno, mocno został zmniejszony. No ale bywa i tak, tak już w życiu bywa i trzeba sobie się z tym pogodzić. I tyle, po prostu. To jest randomizer Nuzlocke Extreme. Wszystko pozmieniane i nawet te słabe ciosy potrafią tutaj zaskoczyć. Niestety, o, przeżył z jednym HP. Dobra, to użyj pierwszy raz w życiu surfa. Niech surf też będzie, niech pokaże, że w tym ataku jest moc. Chociaż to nie, no mało mocy, trochę za mało. Ale zawsze cios ziemny się może przydać. Dobra, pięknie, Dana pokonana. Ależ rymuje i nie czuje. Ale idziemy dalej. Tylko zanim pójdziemy, dalej bym chciał tego Pokemona podtrenować. Tylko czekajcie, gdzie mam tutaj jakieś super potiony, tym podobne rzeczy. Dobra, super, a nie, nie, i Skibrope.
Super potion dla ciebie. W ogóle dajmy może mu, słuchajcie, Quick Claw'a. Quick Claw będzie dość skuteczny, bo on nie jest chyba, no Pineco to nie jest za szybki Pokémon, a dzięki temu na pewno troszeczkę przyspieszy. Ciekaw jestem, jakie Pokémony jeszcze w tej trawie były do zdobycia. Pewnie jakieś fajne. Ale dobra, na razie kolejny przeciwnik nasz dzisiaj. No, co tam masz, dzieciaku, który dopiero co ze szkoły wraca, patrząc po stroju. Feraligatr! Noż, dzieciak ze szkoły wraca z wielkim krokodylem. Okej, okay, że też pozwalają takim trzymać coś takiego. O, Sacred Fire, no proszę. Tylko tego nam brakowało. Tylko tego. I to super efektywnie? Wow, okej. No ja go raczej super efektywnie nie biję. Musiałbym nawet 5 razy, to bym go pewnie nie wykończył. Ale będą 3. Wiecie co? Może jednak zmieńmy na Lugię. Ten Sacred Fire to jest naprawdę przerażający cios. Dobra, Lugia wchodzi. A tu ponownie, o, ale teraz Sacred Fire nie trafia. Od razu widać, że Feraligatr zobaczył Lugię i się przestraszył, prawda? No, not very effective i przeżył, ale dobra, spokojnie, ten cios go dobije zaraz. Smoke screen, a dobrze, już trafiać ciebie nie muszę. Już jesteś podpalony i proszę. Robi swoje, znaczy typowo podpalony nie, bo to nie jest efekt Berna, tylko tego, no ale wiecie, o co chodzi. Dobra, naprawdę? Lugia, tak mało brakuje, żeby dostać 25 level, ale nie wbijesz? Ojejku. No dobra, dobra, słuchajcie, bym dalej chciał tego Pineco sobie trenować, no jednak, no mówię, jak im szybciej wbije, tym lepiej. Więc nawet jak jest obijany, to go leczmy i po prostu lecimy dalej. Tu za chwilę powinna zmienić się droga, więc będziemy mieć kolejną możliwość na złapanie jakiegoś Pokemona. Pokaż lepiej, kogo ty posiadasz. Ile poków, ilu przeciwników, ile wyzwań. Jeden, mało. A jest to Bayleaf. No proszę, ktoś tu się wzruje na naszym rywalu z tym Bayleafem. No dobra, dawaj Spike Encore. No serio, jeszcze nie zdążyłem użyć żadnego ataku, a ty już mi bić brawo chcesz, Bayleaf. Dobra, dawaj jeszcze raz. No i teraz widzicie, teraz to nie potrafię załatwić przeciwnika Spike Cannonem, ale jak był Slowking, który by się mógł przydać, to oczywiście. Oczywiście musiałem go załatwić. Życie jest okrutne. Ale dobra, Bayleaf leży. I będzie 25 poziom. Tak jest, jak tam statystyki rosną. Defense 60, no specjalny defense tego Pokemona jest żałosny. Nie oszukujmy się, no ale on jest pod defa. On jest pod defa, no i musi próbować. No ale dobra, słuchajcie, teraz mamy już drogę 39. Tu jeszcze chyba z tobą będziemy walczyć, dokładnie. No to dawaj, stoczymy sobie pojedynek. Kogo tam posiadasz, kogo tam wyślesz? Dwa poki Normana, wśród nich Dunsparce, o proszę. Jeden z zapomnianych Pokemonów przez Game Freak. Oni w ogóle zapomnieli, że ktoś taki jak Dunsparce istniał. Nie dali mu żadnej fajnej nigdy ewolucji. A szkoda, bo naprawdę coś można by z niego zrobić ciekawego. Jakąś fajną ewolucję dać mu, ale nie, po co? Nie trzeba. Tak sobie przynajmniej myślą w Japonii. Dobra, Rhydon. No tutaj Rhyperiora nie może być jeszcze, więc Rhydon w swej ostatniej formie. Masakra, jak róg mu fajnie się kręcił, jak wbija do walki. No nie powiem, fajnie to wyglądało. Dobra, teraz proszę cię, gałka, dawaj, jeszcze kilka razy. Dobra, połowa życia zabrana, muszę liczyć, że w kolejnym ataku uderzę też 3 razy co najmniej. O ile ten atak nie będzie za mocny, a jest super efektywny. Kurczę, jeszcze zatruło. Wiecie co, no ja to chyba jednak trochę spanikuję. Trochę spanikuję i dam Typhlosiona, naprawdę, nie ryzykujmy, po co ryzykować, to zatrucie jeszcze... Wredna rzecz, no trzeba uważać. Znowu to. No może zatruć. Ostatnio jak bili mnie tym atakiem, to zatrucia nie było, no ale teraz wchodzi co chwilę. Świetnie. Dobra, dawaj. O, Mach Punch. Cios z Priority to super efektywny. Dobra, dawaj Octazooka. Wystarczyło, super. Wystarczyło, ale mam 2 zatrute poksy. Ogólnie nieciekawie. No ale Norman pokonany. No ale w sumie powiem wam, że ostatnio pomiędzy tym a poprzednim odcinkiem kupiłem sobie trochę antidotów, więc przynajmniej mamy je. Dobra, to tak, znowu wykorzystamy super potiony. Czekam, aż gra mi w końcu da możliwość kupna hyper potionów. No oby jak najszybciej. Dobra, teraz jeszcze oczywiście szukać antidotów. O, mówiłem, że 10 mówiłem. Dobra, raz.
No i jeszcze raz użyj dla Pineco, tak jest. No i dobra, idziemy dalej. To jest już, czy to jest już nowa ulica? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Tutaj jaką mieliśmy, bo nie wiem, czy pominąłem, czy nie zauważyłem. Tak, tu jest 38, to już straciliśmy szansę, tu 39. To tutaj szansa na złapanie Pokemona cały czas jest. Dobra, pokaż co tam masz. Tutaj jest koleś, ten koleś co jest niżej, on z tego co pamiętam miał zawsze chyba Pikachu albo Pichu, coś w tym stylu. Ta ma jakieś klifery przy sobie, ale tak naprawdę Spinaraka. No, tutaj pajączka z regionu Johto. Dobra, ile on ma poziom 17? Znowu Mach Punch, masakry. Czy wy wszystko musicie mieć z priority i super efektywne? Dobra, ile zabieram? O, jeden atak zabiera mu tyle życia. O, ale dobrze, bo i tak byśmy dwa razy trafili. Kiedy, wiecie, wykańczamy przeciwnika, ale nie ma tego dźwięku uderzenia, to znaczy, że jeszcze byłyby kolejne ciosy. No, ale tutaj, jak widać, tak potrzebne nie było. Dobra, o, podejdą. Jak się tutaj obok siebie zbiegli. Dobra, pokaż, co tam masz. Czy to jest Pikachu? No, mówiłem, że koleś z fan klubu Pikachu. Derek, a jego Pokémon to Spearow. No to nic specjalnego. W tych trawach, koło których zaraz przejdziemy, normalnie, słuchajcie, można złapać m.in. Taurosa. Ale czy się Tauros tutaj trafi? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, zobaczymy. Sacred Fire. Fajnie, fajnie, że wszyscy macie... No nie, jeszcze poparzył mnie. Świetne, że każdy ma, słuchajcie, atak, który jest zwykle ciosem przypisanym tylko dla Ho-Oh'a. Po prostu super. Tutaj to jest taki pospolity ruch, który po prostu... A co tam, święty... Święty ogień. Co z tego? Niech każdy się tego uczy, prawda? Logika. Dobra. Myślę, że ten Pokémon może już śmiało sobie trochę odpocząć. To poparzenie też nie sprzyja nam za bardzo. Dobra, niech Lugia wejdzie raz jeszcze. Niech wejdzie Lugia, bo tu jeszcze jest jedna walka będzie. Aha. Do tej trawy wrócimy się, ale mówię, najpierw bym poszedł sobie przed Olivine podleczyć Pokémony chociaż troszeczkę. Jest też możliwość wymiany w tym mieście. I właśnie, muszę zobaczyć, jakiego Pokemona można wymienić. Dobra, co tam masz? Quagsire. Zaczyna od silnego Pokemona. Dobra. Mam nadzieję, że nie masz typu normal, bo bije z Fire Spina, który jest tutaj typu duchowego. I ile walnie? Dobra, mam nadzieję, że zabierze mu prawie całe życie. Constrict, no nie. Złapał mnie w objęciach, ale no dużo nie bierze, no ale ten efekt to jest tak jak Fire Spina, będzie nas tak, wiecie, złapie i nas bije co turę, a czy nie? Ej, jednak chyba nie. Jednak chyba nie, w ogóle kurczę, telefon mi spadł. Brawo ja. Ale mam nadzieję, że w końcu będę mógł go użyć i będę mógł w końcu nazwać jakiegoś Pokemona, oby! No bo ile można czekać? Executor, dobra, dawaj Executora. Executor zawsze ciekawie wygląda. Dobra, Fire Spin. Fire Spin dostają. Też nie padnie, nie ma prawa. No, wiedziałem, że zostanie mu też końcówka życia. Submission. Dobra, dużo nie bierze. Trochę od recoila jeszcze obrywa. No, ale przeżyje. Dobra, ile mamy? Tych Fire Spinów to jest dużo, nie ma co nawet ich oszczędzać. Zresztą i tak miasto zaraz. Więc spokojnie. Dobra, 862 expa, a ostatni jego Pokémon to Onix. Onixa to chyba jeszcze w tej grze nie spotkałem. Albo tak mi się po prostu kojarzy. Dobra, raz jeszcze Fire Spin. No może on już nie przetrwa, on nie ma akurat dobrej, wiecie, specjalnej obrony. Chyba, że tutaj ten cios jest fizyczny. Ej, też Fire Spin. Wow, no to tu mnie zaskoczył, słuchajcie, Onix. Naprawdę. Masakra, oboje. Zwalczaj ogień ogniem. Tak sobie pomyślał Onix i zrobił. Dobra, dawaj. No nie, chciałem użyć, nie wiem dlaczego, chciałem urozmaicić to wszystko, te ataki i użyć innego ataku. Okazuje się, że Onix, słuchajcie, jakimś cudem tutaj, no nie dostaje od ciosów ziemnych, czyli Onix musi mieć typ latający. Fajnie, spoko. Ale dobra, mamy go z głowy, to jest najważniejsze i zaraz idziemy coś złapać. No i oby tym razem się udało, no bo ile można próbować, prawda? Dobra, kto, co, znowu jakiś przedmiot dostajemy? Masakra, dostaję tylko jakieś cenne przedmioty. Dobra, słuchajcie, muszę aż chyba zajrzeć do tego PC i zobaczyć, co ja tam takiego dobrego dostałem. Ale dobra, jesteśmy w Olivine City. Jeżeli pamięć mnie nie myli, powinniśmy tutaj spotkać. Właśnie.
naszego rywala. To ty znowu? Nie ma tak, co panikować. A nie zamierza z nami walczyć. Tak, liderki tutaj nie mam. Zajmuję się chorym Pokemonem w latarni. Tak, pozwólmy odejść chorym Pokemonom. Pokemon, który nie może walczyć, jest bezużyteczny. Zamierzasz trenować w latarni? Któż to wie? Tak, tam są słabi w ogóle. Masakra, masakra, co za typ, co nie? Jak widać, wiemy już, że na pewno jej w tej sali nie ma. No to nawet nie ma co wchodzić. Nawet nie ma co sprawdzać. Lepiej chodźmy po prostu się uleczyć. Witam cię, coś mi ciekawego powiesz? A, mówi o tym, że tutaj ktoś nas może nauczyć stręgwa. Ciosu, który bardzo się przyda. Więc spokojnie, spokojnie nauczymy się go. On jest chyba wręcz niezbędny do przejścia kolejnej sali. No ale dobra, na razie nie obchodzi mnie kolejna sala. To nie obchodzi nas zupełnie. Najważniejsze to, co nas powinno interesować tylko i wyłącznie, to zdobycie kolejnego Pokemona. No bo ten skład trzeba uzupełnić. No nie może być tak, że z 4 Pokemonami chodzę, jak jakiś, wiecie, słaby trener już na tym poziomie, to trzeba mieć ich więcej. Dobra, Gałka Gaming niech znowu wejdzie, tylko tym razem niech nie zabije. Mówię, normalnie Taurosy tutaj występują. Kto tym razem tutaj, kogo tym jednak razem spotkamy? Zobaczmy. Pokemonem tym będzie Charizard. Moi drodzy, słuchajcie, tak jak wam mówiłem, jeżeli trafi się Pokemon w tej samej formie, co miałem w poprzedniej grze tutaj, czyli w Yellowach, a nie zginął oczywiście, bo Charizard nie zginął, słuchajcie, w mojej serii, to mam możliwość go zdobyć. Dobra, słuchajcie, spróbujemy. Mimik, okej, nie wypali ci to. Charizardem u mnie był Lord i mam nadzieję, że dobrze wszystko pamiętam, ale on przeżył, nic mu się nie stało. I ma szansę, słuchajcie, w końcu ma szansę powrócić. O kurde, krytyczny cios, dobra. Też mnie z tego walnie, tak, nauczył się w tym momencie Drill Packa, ale go od razu nie używa. Nie no, słuchajcie, gra chyba potraktowała mnie ulgowo, dała mi Pokemona, który może mi bardzo się przydać. Musisz się złapać ponownie, znaczy on na pewno się złapie, no w końcu on towarzyszył nam, słuchajcie, w poprzedniej serii, dokładnie. Można tak sobie tu argumentować, że Charizard przybył, żeby zasilić mój skład, żeby znowu mój skład stał się silny i kto wie, może znowu dotrwa do ligi. Tym razem nie ma co losować, moi drodzy. Lord, przeżyłeś serię wielą, możesz iść dalej. A jakże? Super ludzie, świetnie. Mamy Charizarda. Ciekawe, jakie Charizard ma typy w tej grze. Zobaczmy, ma typy Poison Psychic. Ciekawe połączenie. Ataki takie jak Psywave, Peck, Mimic i Sludge Bomb. Dobra statystyka specjalnego ataku, lepsza niż zwykłego. Wszystkie statystyki dość wysokie. Jeżeli chodzi o siłę ruchów, to Psywave, to jest nie według mocy. Peck ma 100 mocy, a Sludge Bomb 65. Nie no ludzie, no ja się cieszę, no Charizard. Czy mogę chcieć więcej? Powrót mojego Pokemona z Pokemon Yellow, no pięknie. Pięknie. No teraz to już, teraz tylko jeszcze złapać jednego Pokemona i olo. No bo właśnie, słuchajcie, z Pokemonów, które przetrwały moją serię. Kto przetrwał moją serię dokładnie? No Nidoqueen przetrwała, Charizard przetrwał, Venomoth przetrwał i chyba Dodrio jeszcze przetrwał. Chyba dobrze pamiętam, chyba dobrze. Jak coś, to możecie mnie poprawić. Ale super, świetnie, cieszę się. Cieszę się bardzo. Ale zanim coś więcej, to może pójdziemy, słuchajcie, na tą drogę. O, tu jest miejsce, którego nie było, jak grałem w Pokémon Gold kiedyś. Dokładnie, tak, jest tutaj budynek. Cóż to może być? No nie wiem, a można wejść, można zobaczyć. Battle Tower, dokładnie. No a tam na razie to nawet nie ma co próbować. Ale tak jak mówię, w Pokémon Gold i w Pokémon Silver tego miejsca w ogóle nie było. Tutaj, o, wielka wieża. Ej, co się dzieje? Bike Shop, no nie, dzwonią do mnie ze sklepu rowerowego. Dobra. O, moja reklama dobrze się spisuje. O, i teraz w zamian za dobrą reklamę, że im odwaliliśmy, za to, że tyle jeżdżę, to dostaję, słuchajcie, na zawsze rower. No, miło z ich strony, nie powiem. No, tutaj raczej walczyć na razie, wiecie, no nie zamierzam. Nie wiem, czy w ogóle będę zamierzał tutaj walczyć. Na razie bym się chciał raczej przekonać, czy jest tu jakaś trawa, ale nie, tutaj żadnej trawy nie ma. Możemy już stąd śmiało z powrotem iść. Ale fajnie, taki smaczek dodatkowy.
Dobra, słuchajcie, spróbujemy złapać na tej drodze. Jaka to jest w ogóle droga? Droga 40, no tak, pierwsza była 39, teraz 40. No zobaczymy. Zobaczymy, kto tym razem, no bo Charizard jest, wielka radość jest, ale kto kolejny? Dawaj surfa. Proszę, można już pływać, cudownie. I kogo trafimy na tej ścieżce 40? Już ktoś jest, a Pokemonem tym jest, słuchajcie... Mewtwo! O mój Boże, co za fart! O kurde! Nie! Co? Przestań! 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 Super efektywne, przestań! Nie, 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 ludzie, nie, ja powiedziałem co za fart, Nie, ja chcę stąd iść, chciałem go trochę obić. Wiedziałem, że ma self-destructa, ale nie wiedziałem, że użyję go od razu, w pierwszej rundzie. Nie, Mewtwo będzie mnie prześladował, on po prostu prześladuje mnie i zaraz mi coś zabije. Fajnie, już nie mam możliwości zdobycia Pokemona na kolejnej ulicy, dzięki Mewtwo. O Boże, 5 HP, rozumiecie? 5 HP! Nie, to są jakieś żarty! Nie, 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 Mewtwo. Ja kolejny raz, ja muszę znaleźć jakiegoś Master Balla, naprawdę. Gro, daj mi Master Balla kolejny raz, jak go spotkam. Mogłem mieć kolejną legendę. A zobaczmy, jaką wymianę koleś chce. Jeżeli damy mu Donphana, dobra, Donphan to dość silny Pokémon. Kogo dasz w zamian? Za Jinxa. Podziękuję raczej. Jakbym miał Donphana, to wolałbym zostawić sobie Donphana. Tu raczej, tu chyba wędkę się dostawało. A nie, to może nie tutaj. Nie, wędkę się w innym miejscu, w innym domku dostawało. Nie no, dajcie spokój. Naprawdę, człowiek to na zawał dzisiaj zejdzie. Ile można? Ile można, prawda? Dobra, jest latarnia. Do latarni morskiej trzeba zajrzeć, tylko najpierw jeszcze wejdźmy sobie tutaj. Tu jest wędka. Dobra. Wiem, że 30 lat łowisz i w ogóle. Od niego dostajemy Goodroda, czyli jeszcze nie Super Roda, ale Goodrod jest spoko, mieliśmy do tej pory Old Roda tylko. Dobra, świetnie. Nie, o ten Mewtwo to jest ludzie. Nie, 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 sorry, ale moja psychika już na dzisiaj jest zniszczona po tym, co się odwaliło. Ale jak ma nie być zniszczona? No, powiedz mi, że... Tak, on nam daje to, Strength, słuchajcie, otrzymujemy kolejną Hidden Machine. Świetnie, świetnie, świetnie. Ojku, w ogóle self-destruct super efektywny, wiecie, te ciosy jak self-destruct i explosion są typu normalnego, żeby nie były na niko super efektywne, a w tej grze są przekokszone jakieś. Świetnie. Dobra, Charizarda będę musiał trenować, na pewno trzeba się tym zająć, ale na razie latarnia morska, to mnie interesuje. Musimy dojść na sam szczyt latarni, żeby znaleźć liderkę. A to też do prostych wcale nie należy. Ej, a ty z nami nie walczysz? Nie, dopiero od kolejnego piętra chyba walki się zaczynają. Dobra, są schodki. To może czekajcie, jako że Pineco już ma 25 level, to dajmy sobie... A, wszyscy mają w sumie już ten... A, to niech trenuje dalej. To niech trenuje dalej. Dobra. Co dalej, co dalej? O, ten koleś, czekajcie, on miał chyba zawsze Noctowla. Nie wiem, takie teraz takie skojarzenie mam, że on miał chyba zwykle Noctowla. Tak mi się wydaje, chyba jeden Pokémon. Tak, chyba to był Noctowl. A tutaj ma Elekida. Okej, okay, Elekid fajny Pokémon. Spoko, spoko. No dobra, ale bijemy go oczywiście. O, Shadow Ball. Zaskakujące. Widać, że to jest specjalny atak. No jeszcze obniża mi specjalny. Ej, dobra, wiecie co, ja to chyba zmienię. Jak on mnie tak mocno mi przywalił, to ja bym wolał nie ryzykować, bo mamy obniżoną specjalną obronę w tym momencie i ten Elekid stanowi realne zagrożenie. Attract. O, macie tą samą płeć, nie zadziała, kolego. Dobra, Furikater. Piękny Furikater, tak jest, tak działać właśnie, 26 level. Super. Super, super, super. Alfred pokonany. A gdzie Bruce Alfred, gdzie Bruce? Dobra, czekajcie. Dobra, ja jednak wolę używać te super potiony. Nigdy nie wiadomo, kiedy spotkamy legendę kolejną, która będzie chciała mnie zabić. Nigdy nie wiadomo, po prostu nigdy nie wiadomo, pamiętajcie. No ale dobra, idziemy dalej. Ta latarnia nie jest wcale niskim budynkiem. No zresztą jak to latarnia?
trochę pięter nas czeka, zanim dobijemy się na samą górę. W nowszych generacjach jest tu winda, co prawda dopiero z powrotem można z niej korzystać. Tutaj można zapomnieć o windzie. O, Cyndaquil. Spoko. Z Cyndaquilem chyba sobie poradzisz, prawda? Dobra, Spike Cannon. O, ładnie, ładnie, ale not very effective. Dobra, ale jak trafimy trzeci raz, to go załatwimy. Prawdopodobnie, no nawet byłby czwarty albo i piąty, ale nie trzeba, jak kryty się trafiają. No słuchajcie, Pineco jest naprawdę blisko. O, Poliraf, żeby w końcu ewoluować. Ej, w końcu Polirafa spotykam. No ja wam mówiłem, linia ewolucji Poliwaga towarzyszy tej serii. Prawie co odcinek się pojawia. No i musiał się pojawić i on, dobra. Jest Poliraf, potężny, wojowniczy Pokémon. No ale my wystawiamy za to Typhlosiona. No i dobra, przywalmy mu może z jakiejś Oktazuki. Bije mocno. No bardzo mocno, ale to dlatego, że kryt chyba. Normalnie byśmy aż tak nie przywalili. Brawo Typhlosion, brawo, brawo. Ładny specjalny atak. Marynarz Huey pokonany. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej, idziemy dalej. O, tam będzie jakiś przedmiot do zdobycia. Tu jest kolejny przeciwnik. Nie marnujmy okazji na trening. W końcu teraz w sumie będą dwie sale bardzo blisko siebie. Znaczy blisko, raczej może nawet nie tyle. O, Fortress, nawet nie blisko, co po prostu można powiedzieć, że jak zdobędziemy jedną, to można od razu wędrować po drugą walkę. No nie no, słuchajcie, Pineco ma możliwość walki z swoją wyższą formą. No i Spike Cannon bierze sporo, pięknie. Dobra, pokaż, że jesteś w stanie być lepszym Fortressem od niego. Kurczę, brakło. Troszeczkę brakło. Future Sight, okej. Dobra, użyjmy kolejny raz Spike Cannon. Przynajmniej ten cios mam wrażenie, że ma chyba 100% celności, bo prawie zawsze trafia. Dobra. Chociaż jak Future Sight leci, to bym zmienił Pokemona. Cloyster, ciekawie. Dobra, dajmy może więc Lugię, jak idzie Cloyster. Szczególnie, że ten Future Sight wisi nad nami, a to jest cios specjalny, chyba że tutaj się coś zmieniło. No, ale Lugia ma dobre obrony, więc wiecie. Z wszystkim sobie po prostu jakoś poradzi. No, Cloyster, pokaż mi, czy jesteś w stanie obronić się przed Lugiem. No, not very effective. I to mało, naprawdę mało zabraliśmy. Slam. Super efektywny. Dobra, super efektywny. O, i Future Sight bije w końcu. No, nie ma tak ataki z opóźnieniem. Dobra, czekajcie, on dostał not very effective od ciosu typu duchowego. Dobra, walnijmy jeszcze raz z Fire Spina. Pewnie go nie wykończy, ale no, zostawi mu dosłownie końcóweczkę życia. Znowu slam super efektywny. No, Lugia też musi uważać ewidentnie. Dobra. No i no nie, no, nie dobijemy. Szkoda, że ten Fire Spin tak mało HP zabiera, co nie? Jako ten dodatkowy efekt. No bo sam w sobie to jednak jest dobry atak. No ale dobra, Lugia dostaje. No, nie dostaje kolejnego poziomu. Znowu Elekid, no Elekid to już tam sprawił małe problemy dzisiaj. Dobra. Niech sobie wlatuje, nie pamiętam już z czego go ostatnio potraktowałem, że tak mocno dostał. Też Typhlosion był jak Oktazuka? A nie wiem, ale bijmy z Oktazuki. Dobra. No, w końcu to jest baby Pokémon, przecież on nie ma prawa nam zrobić zbyt wiele, co nie? Dobra, jeszcze dwa Pokémony. Alakazam! No tutaj to mnie... Tu mnie zszokowałeś, chłopcze. Z tym Alakazamem. Ale Alakazam nie ma mocnej obrony, ale dostaje not very effective, a i tak pada, no bo cios krytyczny! Typhlosion, o to chodzi. O to chodzi, wspaniale. I ostatni Pokémon to Marowak. No znowu wspomnienie Pokemona, od którego zaczęło się to wszystko. No ale teraz często staje przeciwko mnie. No ale Oktazuka bije super efektywnie, więc bez problemu. Marowak załatwiony. Pięknie. 27 level dla Typhlosiona. Tak jest. I wszyscy, no jejku, miał trochę tych Pokemonów. Kurczę, trochę się powalczyło. No dobra, słuchajcie. Super potion dla Lugii. No Lugia to może i potężna legenda, bardzo potężna legenda. Ale nikt nie jest, słuchajcie, nieśmiertelny. Taka prawda i trzeba o tym zawsze pamiętać. Niestety takie życie. Dobra, idziemy dalej. Czy jeszcze ktoś będzie ze mną walczył na tym piętrze? Owszem, jak najbardziej. Ktoś jeszcze jest chętny do walki. No, co tam masz? Czym tam dysponujesz? Pokaż mi.
No, dwa Pokémony. A wśród nich Steelix. Dobra. Mojemu, słuchajcie, Pineco pokazują się często Pokémony stalowe. Był Fortress, teraz Steelix. No, chciałbym, żeby sam stał się Fortressem, aby to szybko nastąpiło. No. Tylko dwa razy. Co to za niestaranie się. O, ale przynajmniej Double Slap nie trafia. Więc, dobra. Co? No nie, pierwszy raz w życiu nie trafiam z tego ataku. A on używa Supersonika. No, pytań nie mam. Dobra, słuchaj, słuchaj, spróbuj uderzyć. Gauk Gaming, come on. Dobra, trafiasz i tym razem trochę więcej. O, cios krytyczny, ładnie, ale więcej niż dwa razy, najlepiej to z cztery. No, pięknie, będą cztery. Super. Super, mamy Steelixa załatwionego. Tak jest, ale chyba to jeszcze nie koniec. No, ale jako, że działa Super Sonic, to zmienimy. Metapod, no może i niegroźny Pokémon, ale jednak zmieńmy. Dzisiaj Charizarda nie będę używać, bo po prostu wiecie, wolę mu poza odcinkiem wyrównać poziom, żeby po prostu dorównał reszcie, ale to mówię, nie ma co się spieszyć, na spokojnie. O, Fury Cutter not very effective, ale wystarczający, świetnie. Świetnie, świetnie. Dobra. I Preston załatwiony, my zaraz będziemy znowu na wyższym piętrze. Dobra, dawaj tutaj. Z tą dziewczynką nawet walczyć bym nie musiał, ale stoczmy walkę. Czemu nie? A tu nagle się okazuje, że ma legendy i żałuje tej decyzji. Różnie bywa. Tyle powiem, różnie bywa, różnie bywa. Dobra, jeden Pokémon tylko. I Nidorino! No to spoko, spoko. Z Nidorino to ja mogę walczyć. Dobra. No to co, dawaj kolejnego Conversion. Serio? No, nie, raczej nie Nidorino, raczej nie. Ej, piękny, jeden taki atak aż tyle zabiera. Dobra, leżysz, nie masz szans przetrwać tego Nidorino. Tak jest. Powiem wam, że naprawdę Pineco się sprawdza. Sprawdza się w boju, na razie ma słabe te statystyki. Szczególnie się boję na niego, wiecie, jak ktoś przywali mu z mocnego specjalnego ataku. No bo z tą specjalną obroną to ciężko przeżyć. Jedyny plus jest taki, że ma dość dużo HP już na tym poziomie i w tej formie. Dobra, jest kolejny. Tak, wiem, że Jasmine martwi się o swojego chorego Pokemona, zdaje sobie z tego sprawę. Ale ja muszę tam dostać się, chłopie. Kent, muszę się tam dostać. Mug, o kurcze. Dobra, no Muga to chyba jeszcze tutaj nie spotkałem, albo przynajmniej nie kojarzę. Dobra, dawaj dalej. O, tutaj not very effective. I to widać, że not very effective niestety. Dobra, ale bijemy wiele razy. Będzie czwarte, będzie piąte uderzenie. Super, słuchajcie, uderzyliśmy maksymalną ilość razy i teraz jeszcze z krytem. Dobra. No nie, zakopał się. Ale cwaniaczek. Jestem szybszy, więc w sumie nic tutaj nie ma. A nie, on jest szybszy? Ej, albo mamy tego samego speeda, bo uznałem, że użyję ciosu, który wiecie, na nic się nie zda, bo i tak ma jednego Pokemona. Ej, ale serio? A może mamy tego samego speeda i raz on jest szybszy, raz ja, albo nie wiem, przyspiesza pod ziemią. Któż wie tego Muka? Nie wiadomo o co z nim chodzi, ale dobrze, pokonany kolejny. A nie, ej, jednak ma dwa Pokemony. Ej, to dobrze, że użyłem, ej, pomyliło mi się, że miała jednego Poka. Znaczy on miał, a jejku, bo to nie ona, tylko on, dobra. Od Spikesów oberwie, super. No to jednak warto było. Oktazuka. No Oktazuka, to wiem, że to jest mocny atak i cios krytyczny jeszcze. Celność nam spadła, ale trafiamy. Dobra. Powiem tak, leczyć trzeba, ale i tak bym dał komuś innemu potrenować, bo Pineco, no coraz bliżej ewolucji. Coraz bliżej, no ale no niech nie przesadza, niech da innym trochę powalczyć. No ale najpierw Super Potion oczywiście. Dobra, Super Potion wchodzi, leczy. No, idealozo. No a teraz oczywiście zmieniamy. Dajmy, słuchajcie, może niech Faust, czyli mój Magmar, sobie troszeczkę powalczy. Niech sobie popróbuje. No a my idziemy wyżej. Ojejku, o, jakiś przedmiot. TM04. Nie wiem, co to za TM, ale możemy sprawdzić w każdej przecież chwili. Słuchajcie, zobaczmy, gdzie my tu mamy te TM-y. 04, słuchajcie, to jest Body Slam. O, to ciekawe. Nie wiadomo, jaki ma tutaj typ, ale ma zawsze możliwość paraliżu, tego jesteśmy pewni. Ach, liczyłem, że ominę gościa, ale nie. Normalnie miał być Pokémon latający, a kogo masz tutaj? Zaraz zobaczymy. I czy Magmar sobie z tobą poradzi?
3 poksy. No dużo. O, ej, ma też latające, no proszę. On chyba normalnie też by miał PJ-a. Znaczy, z tym PJ-em nie mam pewności, ale na pewno byłyby to poki latające. Dobra, dawaj Furikatera. Rozpędzimy się z Furikaterem, to potniemy ci wszystkie te twoje Pokémony na kawałeczki. Dobra, kto kolejny? Zapdos? Czekałem na legendarne ptaki. Czy one w ogóle można je tutaj spotkać? No i się doczekałem. Ten koleś naprawdę ma Pokémony latające. PJ, a potem Zapdos. No fajna rozbieżność, ale... ale jednak. Dobra, nie zmieniam ludzie, bo padł jeden Furikater. Musisz trafić. Dziękuję. On może paść na hita teraz. Proszę, brawo. Brawo, Faust. Masakra jakaś. Ale brawo, że mu się udało. Ten tak cruel. Słuchajcie, Furikater jak jest rozpędzony, to tutaj w tej grze robi cuda. No i myślę, że nawet ten tak cruel rozwalimy. Nie, no świetnie. Cieszę się. No nie, nie trafiam teraz. Za dużo bym chciał, prawda? Prawdopodobnie za dużo bym chciał. Dobra, dawaj teraz, może się uda. Teraz dostał, no ale teraz tego nie powali. No, prawie. Prawie go powaliliśmy. No ale dobra, Zapdos spadł łatwo, łatwo padł. Cieszę się, no bo mówię, jak już widzę legendę, to po Entei'u trochę, wiecie, strach w oczach. I po Mewtwo dzisiejszym, no ogólnie masakra i trzeba się wystrzegać. Dobra, Dennis pokonany. A ja sobie może zmienię Pokémona, bo już nawet chyba tych super potionów nie mam. Może niech Lugia wejdzie, też niech trochę tutaj podbije poziomem do reszty. Ile jeszcze tych trenerów? Ilu jeszcze, słuchajcie, no walczę i walczę o... A bo... bo ja powinienem, jak była ta dziewczyna, fajnie, że Candy znaleźliśmy, spaść jeden poziom niżej. Tylko z tamtej strony, dobra, teraz już wszystko pamiętam. Mhm, tutaj trzeba spaść, dokładnie. I tu nas czeka kolejna walka teraz. Ale jesteśmy już prawie na szczycie, więc to jest radość, że idziemy w dobrym kierunku. Dobra, pokaż mi, marynarzu, co tam masz za Pokémona. A jest to znowu ten Tentacruel. Dobra, niech będzie. Niech będzie, ten Tentacruele nam nie straszne raczej. Dobra, i jazda z Fire Spinem. Ile? Idealnie, kryt. Nie no, kryt, dzisiaj dużo krytów wchodzi, dobrze. Dobrze, że tak wiele. Dobra, ładnie, ładnie statystyki podrosły. Terel pokonany. I czy to już był ostatni przeciwnik? Nie wiem, zobaczymy. Ja bym chciał cały czas, wiecie, trafić Park Ball. Chciałem powiedzieć, że Master Balla, bo na Mewtwo. Ale nie. Dobra, idziemy wyżej i prawie jesteśmy na szczycie. Jeszcze ostatni przeciwnik, słuchajcie, zanim dostaniemy się do Jasmine. Dobra, pokaż mi, co tam masz ciekawego. Kto tym razem? Dobra, 3 Pokémony, ojejku, no to się postarał. Od Meripa zaczynając, no w sumie tutaj chory jest Ampharos, więc to, że ktoś ma Meripa, to nie powinno mnie specjalnie dziwić. Dobra, zmienia? Serio? Okej, wstawił Quillfisha, spoko. Koleś ma jakieś 200 IQ, wystawił na mnie Quillfisha, który musi mieć prawdopodobnie typ normal. Ja chciałem go obśmiać, że zmienił Pokémona, ale po prostu koleś ma 200 IQ. Wow. No, zaskoczył mnie. Metal Claw. Dobra. No dużo to on nie weźmie, oczywiście, że nie, ale zaskakujące. Naprawdę zaskakujące. Dobra, no jeszcze jeden atak. No ale Zapkanon. Dobrze, że nie trafił, bo Zapkanon jakby trafił, to by pewnie sparaliżował, raczej na pewno. No ale dobra, Quillfish leży. No, w końcu ktoś, kto ochrania Jasmine tutaj, wiecie, w tym miejscu, musi mieć, kurczę, 200 IQ, co nie? Dobra, w końcu ten Merib jednak wystawiony. Nie wiem, kto jest jego ostatnim Pokémonem, ale póki co mała owieczka staje do walki. Dobra, Lugia, nie miej litości, musisz wbić szybko 27 poziom. Pięknie, Merib leży bez większych problemów. A ostatni Pokémon to Pikachu, no proszę. Proszę. Jaki słodki ten Pikachu, masakra. Fajnie wygląda, bez wątpienia, fajnie. Ale super efektywnie, już wiem, dlaczego nie wystawiał Pikachu. Super efektywny atak, mamy go z głowy. Świetnie, tak więc dotarliśmy, słuchajcie, na sam szczyt. Sam szczyt tej wieży, zanim, ale jeszcze zanim to Pokeball, a w nim jest Heavy Ball. No nie, no naprawdę nie dacie mi Master Balla. Dostaję wszelkiego rodzaju bole, ale nie tego, co trzeba. O, jest i Jasmine.
Ten Pokémon, tak, zawsze tutaj dawał światło w nocy, no bo wiecie, w końcu latarnia, a Ampharos jest świetnym źródłem zasilania. Tak, ale nagle zachorował. Tak, jest taka wspaniała apteka w Cyanwood, ale to jest za morzem, a ja nie mogę odpuścić Amfiego. Czy mogę cię prosić o prośbę, czy przyniesiesz mi lekarstwo? Oczywiście, że tak. Tu jest biedny Amfi, jak widać, chory, potrzebuje naszego wsparcia. Tak, 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 nie ma sprawy, jasne, przyniosę, przyniosę. O, i najprostszy sposób zejścia, słuchajcie, stąd to jest po prostu ciągłe spadanie. Zamiast zrobić wieżę, to po prostu zrobili dziury. No, ktoś kto to projektował, to 200 IQ. Zaprawdę 200 IQ. Ale dobra, już jesteśmy przynajmniej na samym dole. Chociaż działa, no to jest ten plus. Że chociaż działa. Dobra, słuchajcie, chodźmy uzdrowić sobie Pokémony. A ja spróbowałbym jeszcze. A może spróbujmy raz na wędkę, słuchajcie. W końcu miasto to jest oddzielna lokacja. Olivine, więc możemy spróbować. Możemy spróbować użyć tutaj Goodroda, którego otrzymaliśmy. I coś złowić. Normalnie występują tutaj prawie tylko Magikarpie. W nocy chyba występowały też Staryu, ale no zobaczymy, kogo ja tam trafię. Dobra, czekajcie, gdzie my mamy. Dobra, jest Goodrod. Na razie sobie to przełączymy jako ten. Na ten przycisk. Dawaj, użyj. No zobaczmy. Ale Lugia jest pierwsza, kurczę, trzeba było zmienić. Dobra. Co tam mi się takiego złowiło? Zobaczmy. Słuchajcie, Pokemonem tym jest. Po! Słuchajcie, los mnie obdarzył po raz kolejny Politoedem. Przypadek? Nie sądzę. Ej, dobra, użyjmy Surfa, bo ten cios ma mało mocy. Obijmy go troszeczkę. Słuchajcie, Politoed mógł być złapany na początku serii, ale się nie udało. Więc gra chyba chce, żebym go zdobył ostatecznie. Dobra, dostał mało, tak jak myślałem. Fury Attack, bierze po 2 HP, easy. Dobra, Lugia, teraz pełne skupienie. Pełne skupienie, nie masz prawa walnąć skryta. Zapamiętaj, nie masz prawa walnąć. Dobra, no nie masz prawa walnąć skryta, ale to nie znaczy, że nie masz prawa walnąć w ogóle. Dobra, dawaj jeszcze raz. Bez skryta, proszę. Chcę mieć tą żabę, chcę mieć Politoeda. Dobrze, dobrze, spokojnie. Fury Attack teraz może być trochę mocniejszy. Niby obrona zmniejszona, ale teraz zamiast 2 HP bierze 3. Chociaż to tak powoli, powoli, ale potrafi zranić. Dobra, słuchajcie, rzucamy śmiało. Śmiało w tym momencie Great Balla, niech leci, niech działa. Dawaj Great Ball. Ja wierzę, że ta żaba się złapie. No ja mówiłem wam, że linia ewolucyjna Poliwaga ma dużo wspólnego z tą serią, no i musiałem mieć w końcu kogoś z nich. Fire Spin? Dobra, słuchajcie, teraz jestem uwięziony. Powiem tak, jak będę miał decydować o tym, czy złapać Politoeda, czy stracić Lugię, no to oczywiście, że wybiorę. Znaczy, żeby nie tracić Lugii, no, no wiadomo o co chodzi. Się pogubiłem w tym, co mówię. Ale udało się, dobrze. Politoed nas nie załatwi, cudownie ludzie, mamy go. Mamy go, mamy go. Jest, no co się odwlecze, to nie uciecze, można powiedzieć. Dobra, słuchajcie, ja już tutaj wszystkich tutaj będę losował. Zobaczymy, zobaczymy, patrzmy. Losujemy i Kerafax. Kerafaxik zostaje poksem. Gratuluję, gratuluję Kerafax. Ja myślę, że nie pogardzisz tą żabą. Mam nadzieję, że ta żaba będzie miała naprawdę jakieś fajne typy i w ogóle super ataki. No ale zaraz, zaraz, zaraz zobaczymy. No i raz jeszcze gratulacje. No Kerafax, słuchajcie, to jest jeden z tych wspierających, który już mnie wspiera ponad 2 lata, więc no zasłużył. Zasłużone ewidentnie. No i zobaczmy. Marok smasza od razu, czyli fajnie. Nie muszę szukać tego ciosu, mogę niszczyć skały. Fajnie, super. Jeżeli chodzi o typy, to ma typ Dark Eyes. Ciekawe połączenie, naprawdę ciekawe. Fury Attack, Twinnidle, Rock Smash, Fire Spin. Fire Spin jest potężny, ale jak reszta ciosów, to nas powinno interesować. Jak wyglądają pozostałe ruchy. Fury Attack ma 20 mocy, no to niedużo, ale bije dużo razy. O, Twinnidle ma 40, no to lepiej. Rock Smash 75 jeszcze lepiej, a Fire Spin 145, to już w ogóle super. Dobra, słuchajcie, mój skład jest znowu uzupełniony, znowu 6 Pokemonów. Oby tak było jak najdłużej, oby teraz już nikogo nie stracić. Charizard dołączył, to jest, słuchajcie, dobry zwiastun, mówię wam. No i teraz czekamy tylko jak Pineco ewoluuje, to już będą miały wszystkie Pokemony w ostatnich formach, więc w ogóle świetnie. Ale to tyle, moi drodzy. Podobało się? Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, by być na bieżąco, no i widzimy się już wkrótce. To tyle na dziś. Cześć i czołem i do następnego. Hej!